Czy widzieliście, że główki, które używam jako dekoracje w moim Minecraft mieście, nie pochodzą z żadnych modów czy datapaków? Ja jestem Pawlix, a dzisiaj właśnie pokażę, jak zdobyć takie główki. No więc zaczynajmy. No więc w swojej przeglądarce wpisujemy Minecraft Custom Hits. Wchodzimy w tą stronę. Jeszcze powiem, że wczoraj sobie chillowałem, nagram dzisiaj filmik, jutro spokojnie zmontuję. Nagle się zorientowałem, że ten filmik przecież jest na dzisiaj. Zacznijmy. Tutaj mamy różne zakładki, na przykład alfabet, zwierzęta, bloki, dekoracje, jedzenie i picie, ludzie. Musicie oczywiście wyszukiwać w języku angielskim. Ja sobie wyszukam popcorn na przykład. Jeśli się pomylicie o jedną literę, wtedy nic nie znajdziecie. No chyba, że byście chcieli przeklikiwać w kategoriach. Dobra, powiedzmy, że pierwszy lepszy. Jeśli gracie na serwerze, to możecie pobrać sobie plugina. Nie będziecie wtedy musieli wchodzić na stronę. Ja też tak mógłbym zrobić, ale to jest za duży wysiłek, żeby przerzucić save'a na serwer. To jest też zależne, na jakiej wersji gracie. Na przykład tu mamy 1.8, 1.12, 1.13, 1.15. No i tutaj mamy 1.16+. Tutaj mamy komendę givecode, czyli komendę, którą po prostu dostaniecie tą główkę do ekwipunku. Mamy set block, czyli po prostu komendę, którą położycie tą główkę w miejscu, w którym stoicie, o blok wyżej niż wasze nogi. No i też opcje z armor standem. Nas będzie w dzisiejszym odcinku interesowała właśnie ta komenda, a ważne, bo to jest małpa.p i jeśli będziecie grali na serwerze i użyjecie takiej komendy, gracz, który stoi najbliżej was, dostanie główkę. Tutaj polecam zmienić na S. Skupiłmy sobie tu specjalny przycisk. Okej, jak coś tutaj jest, półka. Niektóre komendy są na tyle krótkie, żeby po prostu wystarczyło je na czacie wpisać. Ale na przykład ta się podświetla na czerwono, co oznacza, że oczywiście trzeba użyć komend bloka. Nie wiem, jakby ktoś nie zapamiętał, to w opisie oczywiście będzie komenda, bo jestem dobrym youtuberem, podam komendę w opisie. Za to się należy łapka w górę. Dobra, już jestem i down. Teraz klikamy przycisk i no i tadam, mamy popcorn. Mam nadzieję, że poradnik wam się pomógł, no więc elo!